Uważam, że nauka jest współczesnym językiem mistycyzmu, że jest tym, co demistyfikuje mistycyzm. A jeśli można połączyć fizykę kwantową z neuronauką i neuroendokrynologią oraz psychoneuroimmunologią, która jest relacją umysłu-ciało, epigenetyką, elektromagnetyzmem, to cała ta wiedza pozwala człowiekowi osiągnąć wyższy poziom świadomości. Używamy więc nauki jako tego modelu. Sądzę, że w momencie, gdy posługujemy się terminami związanymi z tradycją, religią, duchowością lub kulturą, dzielimy odbiorców, podczas gdy nauka ma tendencję do tworzenia społeczności. Source źródło jest w Tobie. Obejrzyj globalny pokaz filmowy Start 27 września. Zapisz się teraz bezpłatnie.